Na jaką zmianę przyszedł czas w twoim życiu? Myślę, że jestem gotowy być ojcem. Dużo mówię o moim synie, ale to jest jakby punkt zwrotny w moim życiu, dlatego że że bardzo wiele rzeczy ja sobie przewartościowałam, przepriorytetyzowałam. Zawsze rodzina była dla mnie na pierwszym miejscu, ale dopóki nie miałam dziecka, to jakby potrafiłam zostawać długo, dłużej w szkołach i tak dalej, nie? Teraz mam taki okres, że wolałabym pracować mniej, żeby poświęcić więcej czasu dla dzieci. Dwie godziny więcej w pracy z innym dzieckiem to jest dwie godziny mniej z moim. Żeby myśleć o swojej rodzinie. No. Dziecko, także to jest duża zmiana dla mnie. Może za rok dziecko? Na ustabilizowanie się, tak myślę. Powiększenie rodziny. Myślę, że to jest najwyższy czas, wiesz, dużo znajomych teraz ma dzieci. I jak ja się spóźnię z tymi dziećmi, to moje dzieci nie będą miały kolegów. Chyba na taką prawdziwą dorosłość. To znaczy? No, że małżeństwo, że może pomyśleć o dzieciach. Taką prawdziwą dorosłość. Stanu cywilnego. To jest ten moment, gdzie ja bym chciał już podążać w jednym kierunku, bo to jest coś, co ja uwielbiam, ale to też jest trochę klątwą. Ja uwielbiam mnóstwo tematów i chciałbym wszystko naraz, dlatego już się nauczyłem, żeby jednak podążać w jednym kierunku i takie ustatkowanie. Przewartościowanie rzeczy ważnych. Myślę, że tu czas na to, żebym zaakceptowała, że moje ciało się starzeje. W momencie, kiedy przychodzą rzeczy dorosłe, to człowiek sobie zdaje sprawę, że problemy, które istniały kilka lat wcześniej, tak naprawdę nie były poważnymi problemami, takie jakie odbieraliśmy. No jakąś stabilizację na pewno. Czyli coś, co wydawało mi się, że było, ale teraz już chyba przyszedł taki moment, że dorosłam do tego. Zrywam z takim wizerunkiem takiej nastolatki, a tutaj staje się powoli jednak tą osobą, która ma te 26 lat. Muszę przestać biec, a muszę zacząć iść. To jest ta zmiana. Na rozgraniczenie, kiedy kończy się praca, a kiedy zaczyna się czas wolny w trakcie dnia. Na mniej pracy, więcej rekreacyjnych rzeczy. Radzenie dobrych nawyków i dobrej rutyny. Po co ci rutyna? Po to osadza troszeczkę i daje taki power. Mniej się krytykować. Na nauczenie się duszenia i hamowania tych rzeczy, które blokują mnie w takim pójściu za tym, co mi w serduchu bardzo mocno ciągnie. Nabrać wiary w swoje możliwości, trochę odwagi, trochę ogłady, bo czasem jej brak. Bardziej skupianiu się na sobie i odpowiadaniu na pytania, czego naprawdę chcę. I być w pełni sobą. Bardzo długo pozostawałam w takiej kontroli swojego życia do tego stopnia, że przestałam ryzykować. Przemyśleć, co się chce w życiu robić i zacząć to robić. Powoli odkrywam to, co chcę. Uczyłam się na psychologa, przez 3 lata byłam psychologiem i stwierdziłam, że nie chcę wykonywać tego zawodu. I tak jakby przyszedł czas na zmianę zupełnie zawodu, ale też zmianę kierunku, właśnie też starałam się kierunkować też na te działania właśnie artystyczne bardziej. Żebym zaczęła robić to, co lubię, w czym jestem dobra, co czuję. Może na większy luz. Na więcej odwagi. I taki większy flow. Cisz. Trafiłeś na taki moment, w którym myślę, że jestem w dużej zmianie. I nazwałabym to czasem straty, ale takim pozytywnym. Chyba na porządne zadbanie o swoje zdrowie psychiczne. Na zmianę w tym, w jaki sposób walczę o samego siebie. Jakby to nigdy nie jest łatwe, żeby te wyżłobione w mózgu ścieżki jakby przekształcić w coś innego. Byłem ofiarą przemocy domowej, miałem wszystkie wzorce kobiety, mamy, taty w swoim życiu, mężczyzny, kobiety, miałem wszystko poplątane, spomieszanym. Musiałem tak naprawdę do życia uczyć się sam. Przez co mam niektóre mechanizmy bardzo mocno zepsute i teraz walczę o to, żeby sobie je powyprostować. Na swój sposób wewnętrzną, myślę. Na rozluźnienie
wszystkich prawie hamulców, które mnie trzymały. Zależy na taką zmianę, w której jest więcej współczucia dla mnie samego ode mnie samego. Żeby mi było dobrze, a nie żeby wszystkim dookoła był dobrze, a na końcu żebym był ja. Zaakceptowanie samego siebie. Rozpoczęcie szanowania własnych potrzeb i granic. Żebym stała się dla siebie najważniejsza w życiu. Myślę, że taką zmianę, żeby być bliżej siebie, swoich potrzeb, swoich emocji. Myślę, że trochę na odwrócenie perspektywy i to jest taki czas, kiedy pojawiają się momenty, kiedy zaczynam myśleć o sobie i dbać o siebie. Zbudowanie sobie większej ilości aktywności w życiu, które zawierają kogoś więcej niż mnie. Nie wiem, kiedyś bardziej ceniłem rozrywkę, a teraz na przykład bardziej chcę skupić się na kontakcie z ludźmi. Przestałem spotykać nowych ludzi wiele lat temu i to jest coś, co chciałbym zmienić i nad czym pracuję. Na zmianę myślenia, że w moim życiu wcale nie ma aż tak źle. Od jakiegoś czasu ta zmiana się dzieje i ona jest związana z większą potrzebą kontaktu z naturą. Zaczęłam mniej jeść. Nie mogę robić rzeczy, które kocham i to jest okej. Na przejście z planowania do działania. Muszę znaleźć pasję, która nie będzie kosztowała milionów. Oparcie się na muzykę bardziej. Na to, żeby nauczyć się grać na gitarze basowej. Trochę się wstydziłem po prostu tej swojej ekspresji muzycznej, a teraz przychodzi ten moment, kiedy zaczynam topić na topie. Dla mnie temat na topie oczywiście. Na próbowanie różnych rzeczy. Na zmianę pracy. Och, pożegnać się z korporacją. Na zmianę pracy. Nie podoba mi się ten zawód, mój wyuczony. Pracy. Tak, rezygnuję z jednej pracy, żeby robić co innego i jakby robić to, co w sumie od jakiegoś czasu chcę robić, czyli prowadzić treningi. Zmianę modelu biznesowego, bo w tym roku jest bardzo intensywna zmiana tego, na czym moja firma zarabia pieniądze i jak zarabia pieniądze. Na ten moment, na zmianę pracy i na zmianę generalnie swojego otoczenia w dużej części. Pracy. W końcu zdecydowałem, czy jednak chcę być w życiu bardziej artystą, czy bardziej osobą techniczną, bardziej inżynierem. I zdecydowałem, że jednak chcę być tą osobą techniczną, chcę jednak być bliżej technologii. Chyba na wyprowadzkę z domu, do rodzinnego. Miejsca zamieszkania, myślę. Myślę, że to już odpowiedni wiek i trzeba wziąć się za siebie i przejąć w 100% odpowiedzialność. Miejsce zamieszkania. Nie tylko chodzi o miejsce w Polsce, tylko może poza Polską. Pora coś czegoś spróbować. Otoczone. To jeszcze nie jest czas na zmiany. Na razie się cieszę z tego, co mam. Długo na to pracowałam. Ciągle staram się nad czymś pracować i coś zmieniać, ale dzięki temu nie czuję, że coś jest do zmiany. Nie ma takich u mnie takich kroków milowych, na to się składają małe kroczki. Chyba nie nadszedł czas na zmiany, na rozwój, na coś, i podążanie dalej, ale nie na zmiany. Ja uważam, że nie potrzebuję żadnych zmian. Wszystko, co powinnam zmienić, już zmieniłam przez ostatni rok. Nie mam potrzeby zmiany chyba. Chyba na żadną. Mam takie momenty jak Scarlett O'Hara, że mówię, pomyślę o tym jutro, jeżeli jest to coś trudnego, ale później to się dzieje i to nie jest tak, że to mi się odkłada. Nie, ja tak sobie idę, po prostu prężnie. Jestem zadowolona ze swojego życia. I nie wydaje mi się, że musiałabym coś zmieniać. Nie wiem. Było już trochę zmian, pewnie jakieś zmiany trochę będą, a teraz jest taki spokojny czas. Z zamulackiego zimowego na wreszcie wiosenno-letni. Yeah! Jestem właściwie w takim momencie zmiany, to znaczy już mam gdzieś tam jakąś ugruntowaną drogę zawodową, natomiast jest kilka obszarów, które łączę i jestem właśnie w takim procesie zastanawiania się, w którą stronę bardziej, co mocniej podkreślić, na czym się bardziej skupić, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby podejmować powoli jakieś decyzje. W moim życiu następują potężne zmiany. W moim życiu zmienia się wszystko w tej chwili. A z czym ci się zmiana kojarzy? Zmiana z czymś dobrym. Raczej czuję niepokój, jeśli chodzi o zmiany. Ja raczej lubię rutynę, mimo że wiem, że ona nie powinna, nie jest zbytnio korzystna i fajnie się z niej wyrwać.
czymś rewolucyjnym. Usłyszałam kiedyś taki cytat, jedyną stałą w życiu jest zmiana i to mnie bardzo dotknęło i tak jest. Są trudne, są ciężkie czasem, no bo na przykład żyjesz sobie w twojej ułożonej tam rutynie rzeczywistości, codziennie jest to, a nagle jest zmiana, która wywraca ci życie do góry nogami i no ciężko jest się po prostu tej zmianie odnaleźć. To z czymś bardzo przyjemnym. Bardzo lubię zmiany. Z uchem, z energią, z niespodzianką. Z wychodzeniem z strefy komfortu. Z podróżą. Z rozwojem. Z życiem, jeżeli jest konieczna. Z nieodwracalną utratą tego, co było wcześniej. I dlatego mam trochę problem ze zmianami. Zmiana mi się kojarzy trochę ze stresem, a trochę z ekscytacją. Każdy dzień jest zmianą myślenia, działania, próbowania czegoś nowego. Zapomniałam o tym, że tak naprawdę to dzięki temu, że ryzykujemy, jesteśmy cały czas gdzieś dalej. I czuję się już na to gotowa i myślę, że to jest właśnie ten moment. A na jaką zmianę w twoim życiu przyszedł czas? Napisz w komentarzu. Ja nazywam się Adrian Lewandowski, a to był każdy inny.